Siemano, dawno mnie nie było. A to wszystko przez to, że nie było pracy do zrobienia dzisiaj. Akurat mam trochę urlopu, no i postanowiłem, że wezmę się za las, nie? Generalnie miało być tak, że miałem odpoczywać, ale wiecie, jak to jest z tym odpoczywać? Jak myślisz, że będziesz odpoczywał, to będziesz miał jeszcze więcej roboty jak zwykle, nie? No i tak ostatnimi dniami wiało mocno. Mówię, przejadę do lasu, zobaczę, co się stało ciekawego. No i niestety jest trochę nałamane. Nawet bym powiedział, że sporo. A wiecie, jak jest z lasem? Jak się nie interesujesz, to na pewno ktoś się zainteresuje tym tematem, nie? Także tutaj tak samo sprawa wygląda. No i mówię, kurde, wezmę się, przyjadę, żeby nie było, nie? O, już tutaj taki wierzchołek jest łamany, on pewnie, podejrzewam, że z pół roku gdzieś przeleżał, bo już igły są ładnie obeschnięte. Przysuszony. No i mówię, zabiorę go. Tam później przejedziemy na młodnik. Na młodniku tam nabałaganiło, bo te śniegi, co były te intensywne, co spadły, no to niestety, ale dosyć dużo nałamały nam rzeczy. No i trzeba po prostu to teraz usunąć, nie? Przepraszam najmocniej. Także tak to wygląda. Oj, powolutku się tułamy. Wiecie, jak to z leśnymi drogami. Dziura na dziurze, dołek na dołku, korzeń na korzeniu. No i tak powoli trzeba się powoli tułać, nie? Lasu mamy sporo, tylko tyle, że mamy rozrzucony w bardzo małych, wąskich działkach, począwszy od chyba 70 cm szerokości i kilometra długości. Najszerszy działek mamy chyba coś koło 16 metrów, nie? Teraz jedziemy do najgorszego, najtrudniejszego może, najtrudniejszej działki. Ponieważ ta działka zaczyna się szerokość jej od 2,60, później tam leci sobie do 4,5 metra, taka bardzo nietypowa. Ona tak kręci, meandruje tam. W sumie to ostatnia działka jest, dlatego tak to wygląda, nie? Ale to nie będę was zanudzał tym tematem. Także dzisiaj będziemy działać w lesie. Zobaczę, na ile mi starczy siły i chęci. Przydałby się jakiś pomocnik, ale no niestety. W sumie wcale się ludziom nie dziwię, bo każdy chce jakąś stałą pracę, tak? Nie to, że dorywczo przylecę na dzień, dwa pomogę i później znowu nie mam co robić, nie? Także w sumie sam bym tak nie chciał, dlatego ludziom się nie dziwię, że do takich prac, no po prostu dorywczych nie chcą przychodzić, nie? A już jak ktoś chce przyjść do takiej dorywczej, to jak rzuci stawkę, to ła, z butów wyzuwa. No, ale no niestety, no tak wygląda dziś, takie dzisiejsze realia są, no i tak to niestety jest, nie? Z tyłu mamy podczepioną, zaraz wam pokażę, taką dwukółkę, malutką przyczepkę. Nie za duża, wiele tam nie wejdzie drzewa, ale ale co? O, ale bym przypier dzielił. Skuci byk, jak to moja córcia mówi. No. Niedużo wejdzie, ale też mówię, tutaj właśnie z tego też nie za wiele do zabrania nie ma. A tutaj jest dosyć ciasno, kurde, nie bardzo jest gdzie wykręcić, zawrócić. Ciasno jest przejechać. No jest do dupy po prostu, nie? Dlatego mówię, lepszy taki mały sprzęcik zawsze jest. Można sobie nawinąć, wykręcić łatwiej, nie? Jak z jakimś tam długim zestawem. Także tak, dobra. To zobaczymy się już tam na miejscu, jak już... Pokażę wam, jak dojadę tam, co tam jest do zrobienia, czym będę pracował. Trochę wam tam opowiem. Dobra, do później. No i jesteśmy na miejscu. Zobaczcie. O, to musimy ogarnąć. Tu jest ułamane, ale to mówię, to ładny, gruby jest kawałek, to on jeszcze zostanie. Później go odbijemy i... Potniemy go na jakieś deszczułki czy na coś, nie? Szkoda go, że tak powiem, na ogień zniszczyć, nie? Zniszczyć, pociąć. A tutaj z tego wierzchołka obetniemy, obrobię go, obetnę i zabiorę do domu. I się spali po prostu w piecu, nie? Dobra. A na razie by tyle. Jeśli chodzi o narzędzie, jakim dzisiaj pracujemy, to makitka. Model 5200, bliźniaczy model P
podobny do 520, tam różnią się tylko gaźnikami. Ładnie kolorem pasuje do Arbosa, nie? Lubię zielone. Są bardziej zielone. Kobiety zaraz powiedzą turkusowe. A co? No dobra, cholera, nie chce mi się, ale niestety trzeba się za to brać. Idę, wezmę sobie rękawice, chyba tu gdzieś zostawiłem. Czy mam tu? Mam tu, dobra. Towar jest już na przyczepce. Jedziemy do rodziców, zawiozę im to. Jadę do rodziców, zawiozę im cały ten towar. A, nie ma go dużo, ale po co miało leżeć w lesie, po co miał ktoś zabrać, jak to można samemu spożytkować. No niestety mówię tutaj, jak to w lesie ciasne jak cholera. Gałęzie, nie gałęzie. Zresztą, kto był w lesie, ten wie, jak się jeździ, nie? Wielkimi krokami zbliża nam się wiosna. Zaczyna być coraz cieplej. Z tego, co prognozy zapowiadają, to w sobotę ma być chyba 16 stopni, nawet 16 czy 18. Jakoś tak. To bym powiedział, że bardzo, bardzo ciepło. Ale to dobrze, bo to już najwyższa pora. Akurat będzie marzec, więc niech grzeje. Leży na lesie dużo drzewa powygienanego, połamanego. Mówię tutaj te wiatry po pierwsze, po drugie śniegi, co były te intensywne. Niestety, ale napierdzieliły roboty, nałamały drzewa dosyć, dosyć dużo. Kurde, muszę się zatrzymać, kusterka sobie przekręcić, odwrócić. Ale to już może jak z lasu całkiem wyjadę, bo te gałęzie to cały czas gdzieś coś jest. Wracając do piły, jest to model 5200 Makita. Jest ze mną od 2010 roku, przez 12 lat. Wiadomo, prace takie wokół domu, jakie są do zrobienia, tak? Gdzieś tam jak trzeba było do lasu pojechać, jakiś tam budulec, grubszy taki materiał na jakieś tam krokwy, nie krokwy, jak remont robiliśmy, to ze wszystkim tym sobie radziła i to całkiem dobrze sobie radziła. I od tamtej pory, tak praktycznie od tego momentu, kiedy ją kupiliśmy, to nawet nie no, był remont robiony, remont, cudzysłów remont. Membrana w gaźniku trzeba było wymienić, filterek paliwa i amortyzatory gumowe. I od cały remont, jaki trzeba było zrobić. Więc myślę, że na 12 lat użytkowania to nie jest jakoś tam specjalnie dużo. T
teraz z tego co tam się orientowałem ostatnio, no to chłopaki znowu kupują, tak jak gdzieś tam ktoś tam w lesie robi, często gęsto kupują pilarki marka Echo, tak? Że to niby taki super sprzęt, ale osobiście nie miałem z tym styczności za bardzo, tylko tyle co gdzieś tam z kimś się chwilę porozmawiało, nie miałem okazji tym pracować. Podobno super, tak? Ale czy tak naprawdę jest, czy naprawdę to jest super, to nie wiem. Jeśli chodzi o Makitę, śmiało mogę polecić, tak? Ten model 5200 naprawdę, naprawdę spoko działa, naprawdę robi robotę, tak? No i jeszcze w miarę przyzwoita, że tak powiem, cena była, bo wtedy zapłaciliśmy za nią chyba 1600 zł. Chyba 1600 zł. Czy to dużo, czy nie dużo? No 520 wtedy kosztowała 1400, chyba 1400, a ta chyba 1600, tak dobrze pamiętam. No wtedy na takim internetowym sklepie kupowałem, to wtedy początek tych internetowych sklepów był. No i w sumie jak coś na Makitę, tam mają dobrą cenę, tak? Jeśli o to chodzi. Jeśli chodzi o jakieś inne rzeczy, no to nie wiem, bo tam nie kupowałem. Ale jeśli idzie o Makitę, to cena ok. Kurde, no nie idzie pogonić w ogóle. Górki, dołki, dołki, górki i tak na zmianę. Co tu się zadziało? Co tu się zadziało? Nic się nie zadziało. Dobra, może później jeszcze zajadę na do tego lasu, tych, na ten drugi, ten co mówiłem. Może tam jeszcze troszeczkę podziałam. Zobaczę jak nie będzie padało, bo na razie zaczyna jakiś deszczyk kropić. I po drodze mówię, zajadę do rodziców, zostawię właśnie to trochę i pojadę tam na ten młodnik, tam jest dopiero roboty. Tam jest roboty, a roboty. Nie wiadomo od czego zacząć. Która to jest godzina? Za 15.12. Za 15.12.